Łukasz Wijas, kolejny z wychowanków GKS-u Katowice, po raz 42. Pokaże się na boiskach pierwszej ligi. Jedna bramka, ale też 14 występów w ekstraklasie. 24 lata. Tyle, że mają teraz katowiczanie nieco inny problem niż zmiana na lewej stronie pomocy, bo Piotr Petarz przygotowuje się do odpalenia kolejnej bomby w kierunku bramki Jacka Gorczycy. To jest znów ponad 30 metrów. Skromny trzyosobowy mur ustawił Gorczyca. Przy piłce Piotr Koman i Piotr Petarz. Aj, gol! Ależ pięknie! Co za bramka! 64. minuta meczu. Piotr Petarz, no, przymierzał dosłownie 3 minuty temu, a teraz pokazuje, że to jest prawdziwy kunszt, to są umiejętności te strzeleckie warte gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. 64. minuta meczu na stadionie Floriana Krygiera w Szczecinie. Beniaminek Pogoń Szczecin 1. Rewelacja rundy wiosennej poprzednich rozgrywek. GKS Katowice 0. Popatrzmy, bo jest na co. Piłka uciekała do boku pod poprzeczkę. No, nie było co zbierać, jak mówią piłkarze. Bezradny Jacek Gorczyca. Kapitalne uderzenie. No i teraz zacznie się mecz. No bo wiesz...